Meteorologists have issued a severe tornado warning for the area. Residents should seek shelter immediately if any is available. Witam was tutaj, cześć, czym znasz. I zapraszam was już na drugi odcinek z Kraina Tornad. Tak to ładnie wygląda. Nie wiem, czy już intro jakieś wymyśliłem. Znając siebie, na pewno musiałem jakieś intro wymyślić do nowej serii. Tak czy siak, jak widzicie, póki co nasze miasto się ładnie rozwija. Chociaż to jest mało powiedziane. Tak czy siak, mamy dosyć duży popyt na mieszkańców, więc bez pewnego gadania przejdźmy do tego. A mianowicie, po pierwsze dzwonimy sobie trochę czas, bo jak bardzo nie lubię przyspieszonego na maksa, to czasami jest moment, że trzeba zwolnić. I to jest właśnie ten moment. To tak, po pierwsze, my tutaj sobie zaczniemy robić taką dzielnicę właśnie, jak ta tutaj była robiona. Tylko z tym, że tak jak tutaj był teraz handel, to tu będą domki. Domki. Normalnie zaciszę. Czemu? Ponieważ nie ma dżemu, to po pierwsze. A po drugie, chcę, żeby były różne tutaj rzeczy w naszym mieście. I nie tylko jeden wyłącznie afroklimat. Także tak, proszę bardzo. Sobie pójdźmy może w tą stronę. Z tego, kiedy zacząłem grać w Cities Skylines, po dosyć długiej przerwie, bo 2 tygodnie to jest dosyć długo, i zobaczyłem, że nie pojawił się żaden nowy dodatek, żadna aktualizacja, nic. Byłem trochę zawiedziony, naprawdę. Myślałem, że coś mnie faktycznie ominęło. Jakaś duża rzecz tutaj z Cities Skylines, a nic. Nic. Kompletnie. Także tak to wygląda. Co można by tutaj postawić, aby chcieli się budować? No, oczywiście postawimy tutaj bibliotekę. Nie ma jeszcze żadnej w mieście, więc to jest na pewno dobry powód, aby tutaj zaczęli się chcieć budować. Dalej, ogólnie zastanawiam się nad główną komunikacją w mieście, w sensie jak już bijemy. Chyba niestety będzie to... Takiego jeszcze nie mieliśmy. Świetnie. To tu widzę, że faktycznie to miasto będzie jakieś kataklizmowe. No mam. Więc prawdopodobnie to będzie tramwaj. Pociągi będą oczywiście wiadomo jakie. I tutaj busy. Autobusów zbytnio nie chcę w tym mieście wprowadzać, chyba że będą gdzieś niezbędne. Także tak to ma wyglądać, według mnie przynajmniej. Ostrzeżenie, zbliża się tornado. No dobrze, świetnie. No i mamy. Gdzieś się pojawiło. Co my tu mamy? Jakieś ładne tornado. Wielkie, ogromne i co najciekawsze oczywiście nadciągane nasze miasto, jakby żeby mogło być inaczej. Ale jest dosyć daleko od tamtej strony. Swoją, jak możecie zauważyć, już nam tutaj się w większości wszystko odbudowało. Co jest co najmniej szybką odbudową jak na miasta, ale no, niech będzie. Nie wiem, jak on daleko będzie szło, więc podczas wszystkich kataklizmów nie stawia się żadnych budynków, no bo one po prostu zaraz prawdopodobnie mogą zniknąć lub zostać wchłonięte przez takie tornado. Jeżeli jest poziomu 9, to ono będzie długo szło i dużo niszczyło, więc my sobie przyspieszymy je i zobaczymy, jak dużo będzie sobie to niszczyć. Tak, pierwsze co widzę, to jest tutaj nasz jeden główny budynek. Szkoda, ale został właśnie już wchłonięty. No i co, zobaczmy sobie, jak tam samochody wlatują. Ale je zasysa normalnie. Czekajcie. O, jak w slow motion to teraz lata. No, te pojazdy co najmniej powinny szybciej opadać, mi się wydaje. Jeszcze nie znam, może one tak faktycznie latają. Powoli. Ale ewidentnie to robi dosyć duże spustoszenie po naszym mieście. Szkoda, że nie mogę w żaden sposób się póki co jeszcze bronić przed tym, no ale... Ale ogólnie nieźle. O, widziałem jakiś ładny rozbłysk tutaj przy liniach wysokiego napięcia. Wciąga wszystko. Dobra, no i widzę, że tutaj kolejny, to tak, pierwsze wy nie macie... O kurczę. Ojojoj. To tak, dosyć dużo na tego miasta tutaj wywaliło. Bym powiedział, że dosyć naprawdę dużo. Dobra, my zacznijmy już sobie naprawiać to. To będzie non-stopowa naprawa tych wszystkich obiektów w tym mieście. No, to będzie niezła jazda. Okej, nie ma to tak. I nie macie prądu. To tak, w tym mieście będą chyba obowiązkowe wszędzie druty, niezależnie od tego, czy będą potrzebne, czy nie. No bo jak tutaj co chwilę coś po prostu
rozwala pół miasta, to nie widzę innej możliwości. Ale ma tutaj, niestety mamy dosyć dużo takich ważnych budynków, pewnie jakąś szkołę jeszcze wywaliło. Co jest co najmniej złe, ale no cóż. Tak, to są budynki ważniejsze. No dobra. Świetnie. I lecimy. Dobra, trochę tych budynków poszło już. Wiecie, gdzie on poleciał? Nie, on tam teraz się kręci nad elektrowniami. No świetnie, oczywiście. Możesz się tam pokręcić, ważne, żeby budynków na razie nie niszczył. Będzie trochę lepiej. O, tu jakiś jeden ocalały jest. No to ładnie, no to ładnie. Gdy to jest zniszczone, to ja mogę sobie pousuwać. Pozwolę sobie je pousuwać, bo nie są mi do niczego właściwie w tym momencie potrzebne. To tak, wy nie macie prądu teraz. Ciekawe czemu. Ale nie, macie. Nie, nie macie, bo tu jest rozwalone. No to oczywiście. Dobra. Tak, widzę, że wiatr tak tu został rozwalony. I tu kolejny drut. To tak, druty akurat sobie możemy ładnie postawić w ten sposób. Tutaj to. I to. Dobra. I druga część miasta zaczyna być spustoszona. No nieźle. To faktycznie będzie niezły kataklizm w tym mieście, jeżeli co chwilę będzie mi tutaj niszczył wszystko. I to naprawdę. Dobra, to tak, my ponaprawiamy sobie ulicę po tej stronie i za chwilę wracamy. Nie powiem, że te katastrofy nie są bardzo wymagające, ale mamy na to patent. A mianowicie w tym rejonie, bo tu będzie nasz park oczywiście, pewnie wszyscy, ale my tutaj sobie zainwestujemy w port. Tak, dokładnie tego typu budynek mamy właśnie z Sunset Harbor i z niego skorzystamy. Parki będą jakoś dookoła nich, będą jakoś tam. Jeszcze nie wymyśliłem, jak będą wyglądać parki, ale prawdopodobnie będą robić po prostu ścieżki pod nimi, żeby nawet ludzie nie musieli wychodzić, taki będę dobry duszli. Tak czy siak, na razie pierwszy szlak połowowy sobie zrobimy tutaj, żeby nam łowili tędy. Tutaj jest widzę krzykami jakimiś tam, żeby jak najwięcej tego wyrobić. Proszę bardzo. No i oczywiście dajmy sobie, żeby tam popłynęli za granicę, bo to jest zawsze bardzo mile widziana oczywiście rzecz. No i tu sobie dajmy z takim ładnym, wpływowym zygzakiem. Dobra. No i wy tam zaczniecie za chwilę pewnie działać, jak wam podłączę wodę. A woda będzie od teraz. 3, 2, 1, woda, start. Czekaj, tu żeby to ładnie mi tutaj później się podłączyło. Tak, wodę już macie. A prądu nie. To prąd teraz też macie. No i w ten sposób oni zaczną już nam tutaj jakiś ekstra zysk. Czemu jesteśmy na tak dużym minusie? Jest tu prosta przyczyna, ponieważ tak duży minus włączyłem, żeby był, aby nam się szybciej ludzie zaczęli tutaj budować. Dlatego. No ma. To tak, aby nam tutaj to zaczęło jakoś funkcjonować w ogóle, sobie postawimy, proszę bardzo, hutownię tego wszystkiego. Jest po tej stronie, a nie po tej, żeby mieli lepszy dojazd, taki tam. Więc to zawsze będzie coś ciekawego. Czy nam się uda dzisiaj wbić kolejny kamień milowy? Nie wiem. Ale byłoby miło, bo moglibyśmy jakoś zacząć już no walczyć z tymi katastrofami, tak? 2600 to akurat jest trochę więcej chyba. Czekajcie, co jest kolejnego kamienia milowego? Kolejny kamień to jest 2600, okej, no dobra, to tak, jest komunikacja, ale co najważniejsze, są środki służby te ewakuacyjne chyba, tak? Czekaj. Czekaj, tramwaje, tak, to są te służby ewakuacyjne. To pewnie zanim byśmy postawili tramwaj i Bóg wie co, to trzeba byłoby zainwestować. No dobra, to tak to wygląda, to tak, oczywiście ma brakuje pracowników. Ciekawe czemu, może połowa wyleciała w powietrze. Zobaczmy ile osób zginęło aż w tym. To jest chyba ten ostatni. 627. 109 osób zniszczonych. 627 osób zginęło. 3300. No to jest dużo jak na tak małe miasto. Powiem to tak. Powiem brutalnie, to jest naprawdę dużo. Dobra, no i zobaczymy jak te nasze szlaki połowowe są. Widzę, że nasze potomy już tutaj statki pływają. No i chyba będzie na 100% załadowany, to będę mógł skrócić szlak połowowy.
Zobaczymy, gdzie się napełni. Tak, to spokojnie mogę skrócić dosyć dużo nawet, bym powiedział. Bo już te nasze... już się napełni. O, i już teraz będę zasuwać na maksa, żeby jak najwięcej, jak najszybciej tutaj wrócić. Więc. No dobra, to właściwie to teraz już wiemy, jak to ma wyglądać. Skoro wiemy, to sobie możemy wyburzyć, więc tak. Najpierw cyk, cyk, cyk. Dobra. Teraz pamiętajcie, że trzeba zawsze to zmniejszyć na minimalne. Później się pomyli człowiek i wygląda to w ten sposób, że pół miasta się nagle wyburzy. Miałem taki przypadek. Wtedy się przydają autosave'y, żeby to na nowo tutaj wszystko zrobić. No zobaczymy, czy on zniknie, czy popłynie nową drogą. Nie wiem, nigdy się zawsze się zastanawiam, co się zapamiętuje czasami, czy on popłynie nową, czy nie, ale tak, popłynął nową. No bo to miło. To szybciej się dowiemy, czy jest wypełnić tej... Ale nie, on na pewno się już teraz za chwilę zapełni. Tak będzie ponad troszeczkę. A to jest ważne, żeby one właśnie więcej. Dice. Dobra. I dopłynął. I się załadowany. To tak, a ty? Jak jest? Połowy tuńczyka. Dobra, no i co my tu możemy zobaczyć, że załowiło już 10 ryby. I tak samo zaczniemy sobie łowić od drugiej strony. W sensie tutaj od drugiej, to od tej. Tu od tego naszego przemysłu, bo sądzę, że no. Że trzeba. Tylko tak, tu mamy nasze ścieki, które są wylewane. Właśnie te ścieki ja bym chciał przesunąć. Gdzieś. Mhm. Ja nie klikałem nic, on się sam przestawiał, w sensie sam się klikał. Niestety tak czasami się to bywa. Dobra, tutaj widzę, że to zacznie, za chwilę mi zacznie upadać już przemysł, przez to, że tak długo nikt nie chce się tutaj zacząć budować. No, no cóż. Ale no cóż, nie jestem w stanie nic z tym zrobić kompletnie, niestety w grze. Dobra, wy macie tutaj już ścieki, to jest ważne. Ty jeszcze chciałbyś mieć prąd, to też ci możemy podłączyć. A i tu widzę, że coś się rozłączyło. A, no tak, bo był ten budynek. Dobra. To wy się tutaj budujecie. No mieszkańców bardziej niż zmniejszając podatki nie jestem w stanie ich tu wrzucić, więc mogę jeszcze tylko tyle zrobić. Niestety. A ja sobie włączę tutaj kolejny ten i park zaczniemy sobie postawimy już sobie początki pierwszego parku. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. To tak, po pierwsze to zacznę sobie tutaj wykręcać. Tu, tu. Okej, okay, tu. W ogóle przed daną to długi bardzo dzień, bo mam do nagrania parę odcinków z Warszawy. W sensie niby tylko trzy. Nie, dwa nawet. Ale jeszcze jest multum ujęć pobocznych i to tak wychodzi, że tego jest zawsze dużo. A, jeszcze ci wody brakuje. No tak właśnie coś zastanawiałem się, czy co mówisz, już o tą wodę nie ma widzisz. A to była po prostu kwestia chwili. I już się nagle pobudził, że coś tu jeszcze mu brakuje. Dobra, no i po drugiej stronie tak samo sobie walniemy ten budynek. On będzie zlokalizowany tu. I podłączymy sobie go po prostu do tego, żeby tutaj już nam zaczął też funkcjonować w taki, a nie inny sposób. Tak, na początku nasze miasto będzie głównie ukierunkowane na przemysł właśnie rybny. Czemu? No bo to jest najprostszy i najtańszy na początek miasta przemysł. I też nie miałem zbyt dużo jeszcze okazji nim tutaj się bawić w początkowej fazie miasta, więc no. No ma, ty masz wodę, ty masz prąd, wszystko świetnie. No i się powoli tutaj rozwijasz. Tak, wszystkie parki chyba w naszym mieście zostały przy okazji też podozwolone, co jest... Mało dobrą nowiną, tego sobie postawimy ten plac kolosal order. Jeden tu i tutaj byśmy postawili coś innego. Macie takie blisko. Dobra. To tak, to dobrze wygląda i teraz zobaczmy sobie na nasz budżet. On jest niby tutaj zorganizowany, a jednak nie do końca. Sobie to możemy zniżyć na sam dół. Nie wiem, czy cokolwiek zmieni aktualnie, ale zawsze. Śmieci na razie mogą być na tych 80, bo to są od podstawy gry, pewnie są dobrze zorganizowane. Fire Station na 90% za dnia i za nocy to nawet na 80%. Edukacja w nocy powinna działać na 85%. Tak, to jest też piękne.
W nocy parki powinny działać słabiej, no ale reszty budynków na razie nie mamy, więc proszę bardzo. Tak, tak to wygląda. No dobra. Mamy tutaj te budynki, one czekają na odbudowę. Jak dobijemy do kolejnego kamienia milowego, będziemy mogli spokojnie wbić właśnie kolejny poziom, a póki co to wygląda jak wygląda. Dobrze, przejdźmy do parku, bo on jest tutaj dla nich wybawieniem właściwie. Musimy właściwie od niego zacząć tutaj, więc tak, postawmy sobie po pierwsze ten budynek. A dokładnie, plac parkowy, punkt informacyjny, toaleta i kawiarnia, świetnie. Nazwa dla parku, nazwa dla miasta cały czas oczywiście są. Zejdziemy sobie tutaj do ładnej na razie czwórki. Kampania reklamowa, park główny, bawimy się, nocne wycieczki właściwie, może poza nocnymi wycieczkami, bo tego nie będzie. Zamiast, tak, a to akurat możemy zostawić. No i ty tak, nie wiem czy to był dobry pomysł z wyburzeniem tego, ale póki co na razie i tak widzę, że tutaj nie jest tak źle wygląda, jeżeli chodzi o te obiekty. No i dajmy sobie, aby nam tutaj to wszystko było ogrodzone, bo wiadomo, najbardziej nielubiąca oczywiście rzecz jest taka, że ludzie sami wchodzą do parku, kiedy ja mówię, że nie, że płacisz. A oni mówią, no chyba ty. I to jest jeden z tych momentów, kiedy no, jakiś komar mi tu lata, nie podoba mi się to strasznie. Chyba zróbmy gdzieś tutaj wejście sobie, ale widzę, że to będzie mordęga. O, tu możemy. Po drugiej stronie, ciekawe jakie tu sobie dojście. Ale nie, tutaj też bym gdzieś wolno w tym wypadku wejść do parku. Tutaj mogę. Co ja gdzieś tutaj chcę i jak ja chcę, to ja sobie go postawię. Niezależnie od tego, czy jest miejsce, czy nie. Wystarczy zrobić coś takiego. Coś takiego, wyburzyć i postawić na nowo. I City Skylines nie powinno mieć kompletnie nic do gadania. Widzicie? Działa, działa. Wiedziałem, że to działa. Dobra. Tak, tu jest ten handel niesamowity wielki, co nie? I on się nie chce zabudować, bo... Ciekawe czemu. Dobra. No, tu mieszkańcy powoli się tutaj zasiedlają. To już wygląda na mnie podobnie, jak wyglądało. Więc za chwilę zacznę tutaj się zasiedlać. Tak mi się wydaje przynajmniej. No ci powinni w końcu zacząć już tutaj nie marudzić. Mieć dosyć dużo osób, ale zobaczymy jak to będzie wyglądać. No ma, to sobie na razie możemy powiększyć właściwie. Tak, gdzieś dotąd będzie taka, później będzie ta aleja o ta. I tu na razie sobie to wyburzymy dotąd aż. Cyk, cyk, cyk i cyk i cyk. No i jakby coś to całkiem nieźle powinno funkcjonować. Wiadomo, że tutaj w przyszłości trzeba im zrobić osobny zjazd i to jest przygotowane pod to, ale dziwnym trafem jeszcze nie możemy zrobić autostrad, bo czekamy na kolejny kamień milowy. No właśnie, ten kolejny on dosyć dużo daje i się na niego długo czeka. Przynajmniej w tym mieście długo czekamy. Nie wiem, czy we wszystkich tak długo się aż czeka w miastach. Pewnie nie. No, no cóż, na razie na ten temat nie jestem w stanie nic zrobić. A tu sobie zróbmy kolejny z tych etapów właśnie takich tych. I tu sobie zróbmy, żeby ta droga nam tu gdzieś dotąd może wykręciła, czy coś. O! Powiedzmy, że dotąd. Tu. Tu, tu. I tu, świetnie, dobra. I tu będzie kolejna dzielnica mieszkalna, bo właśnie już widzę, że się będą chcieli budować, a tutaj akurat po tej stronie to nawet mogą się budować. Czemu nie? No ma, ten park, bo on tutaj będzie teraz tak czekać i czekać. Ja go teraz przygotuję, w sensie tak, zróbmy jeszcze zrobię przy was wejścia do parku i zaraz po prostu całość zdobię. Jedno wejście będzie po tej stronie, jedno wejście też zrobimy sobie po tej stronie z przejściem takim dalekim. Ale to wiadomo czemu. Albo wiecie co? Póki co, na sam początek, aby oni tutaj zaczęli chcieć z tego korzystać, my sobie zrobimy coś takiego. Tu będzie jedno z wejść do parku, żeby po prostu mieli dojście łatwe. Będzie i ścieżka rowerowa i piesza. A czemu by nie? No ma to tak, na pewno sobie zrobimy tutaj jakieś wejście. I tutaj przy tym budynku oczywiście też, czemu by nie? Tu w tą stronę dalej zobaczymy jak to będzie, no i tutaj przy naszym przemyśle też miał coś by się znajdować. To tak, pierwsze co to oczywiście będzie kładka.
No i tak, tu będą nabrzeża prawdopodobnie. Tylko nie wiem, czy ja już mogę zrobić nabrzeża. O, mogę, no to dobrze. Szkoda, że nie wiedziałem wcześniej, to bym podniósł więcej. No bo wiecie co, zróbmy to sobie takie trochę dzikie. No, nie będziemy tutaj w nabrzeża inwestować jakiegoś nie wiadomo co. Sobie zrobimy takie normalne, małe, proszę bardzo. O, cyk, cyk, cyk. Tutaj, tu będzie kładka na pewno na drugą stronę, to jest pewne. Tutaj bym obniżył to trochę. Może do jakiegoś takiego poziomu, żebyśmy sobie zrobili przejście dołem. Okej. Okay. Tutaj sobie zróbmy tak dalej, tutaj poszerzyć. I tutaj też bym poszerzył. Dobra, ja to podobię na timelapse. No i przy takim pięknym wschodzie słońca, tam gdzie on się pojawi, o, dokładnie, widzimy jak tutaj nasz park rozkwitnął, nie ma żadnych drzewek póki co, ale widzimy ewidentnie turyści się tutaj kręcą. Czy ktoś korzysta z tego przejazdu? Tak, nasi rowerzyści jeżdżą tutaj tą ścieżką, tutaj są różne punkty, jakby coś mogą sobie dochodzić do tych różnych, tak, przechodzić. Tu i właściwie możemy zrobić w sumie nawet przejście między tym a tym, to będę, może im się to bardziej spodoba, o, jakby chcieli, to proszę bardzo, mają. No i tak to wygląda, nie ma wody. Tak to wygląda, nie ma wody. Ciekawe, czemu? Bo może za mało jej zaczęliśmy produkować. Nasze miasto się powiększyło ewidentnie. Może nie tyle, żeby wbić w końcu kolejny kamień milowy, co by się przydało, ale prądu znowu też już nie ma. To akurat prąd już trzeba zainwestować. No ma, to my sobie tutaj postawimy drugą elektrownię. Powinniśmy ją postawić w zupełnie innym miejscu, ale na razie nie jesteśmy w stanie tego zrobić. No i postawmy sobie tutaj rudę na ścieki, chociaż właściwie po co? Możemy postawić sobie tutaj taką oczyszczalnię i ona nam będzie robić to za nas i na lądzie. Nie będzie trzeba tego nigdzie tam gdzieś wyrzucać daleko. To może jest i nawet lepsze. Tu okazji zbog policja, to będzie idealna lokalizacja. Nie ma. No i tu sobie to podłączymy, proszę bardzo. No i tak, nasz park, zobaczmy czy ktoś z niego korzysta, znaczy widzimy, że korzystają z niego ludzie. No na razie nie jest to aż tak źle, 59 odwiedzających, górą i ziemią, głównie to są poromy, o, latam mi tutaj coś. No i tutaj nasze wejście główne oczywiście, coś tak, to jest jedno z tych główniejszych, bo ewidentnie widzimy, że rowerzyści tutaj jadą. I tutaj też powstał nowy taki centralny część tego parku, ona będzie w przyszłości rozwijana w różnych kierunkach, po to, żeby mieli po prostu tutaj takie główne wejście, główny port, no i jakieś większe miejsce na te wszystkie obiekty nad tą drogą. Nie mamy niestety żadnych ścieżek rowerowych na drogach, czy coś, pasów rowerowych i tak dalej, więc nie jesteśmy w stanie tego im postawić, ale jestem przekonany, że nasze tutaj kafejki i tego typu wszystkie obiekty będą na pewno używane. No,
Domy wydaje mi się, że są używane dosyć dobrze. Tutaj widzimy, że jest 70 typ sprzedaliśmy w poprzednim tygodniu. To jest całkiem nieźle, powiedziałbym. A tak w taktyce, jak to jest nieźle, to zobaczmy sobie tutaj w przychodach. No i w przychodach ewidentnie widzimy, że przemysł nam daje 41, nawet nie tysięcy po prostu. No zawsze coś, nie jest jakoś dużo, no ale na start może być, żeby jakiś mieć ekstra zysk. No i to właściwie tyle. Tutaj dobudowałem jedną dzielnicę mieszkalną, bo ona się tutaj aż prosiła, bo popyt jest, a ja nie mam po prostu... No, także tak to wygląda. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Jeśli tak, to zostawcie płytę. No i co dużo mówić, kolejny odcinek, tak jak mówiłem, pojawi się w przyszłości. W dalekiej przyszłości. Cześć!